Nidzica jeszcze 8 lat temu raczkowała w temacie specjalnej strefy ekonomicznej. Dziś jest gotowa na przyjęcie potężnego inwestora. Kilka firm z powodzeniem funkcjonuje już na omawianym obszarze. I są też zakłady, tak jak pan Lisicki, który ma rzeczywiście bardzo wysokie wynagrodzenia dla pracowników. Pracownicy oczywiście są bardzo zadowoleni. Nidzica została ambasadorem specjalnej strefy ekonomicznej jako jeden z 8 samorządów na tle kraju. Jest to wyróżnienie za skuteczność. Tutaj się nic nie zmieni. No, będziemy pracować tak, jak pracowaliśmy. Po prostu zostaliśmy uznani jako ambasadorowie. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna została wyróżniona na tle kraju za skuteczność, a tej skuteczności by nie było, gdyby nie działalność podstref. Pojawią się za to nowe możliwości, co zachęci potencjalne firmy do inwestowania właśnie tutaj. Rozwój miasteczka staje się coraz bardziej wyraźny i dynamiczny. Rząd przeznaczył dla nas pieniądze na uzbrojenie terenów pod nową strefę. Mówię o wodzie i kanalizacji. Mamy wybudowane drogi wewnętrzne. No dziś już jesteśmy bogatsi. 8 lat temu nie byliśmy atrakcyjni. I to się zmieniło. Miasto jest atrakcyjne. Jest to temat rozwojowy, co dobrze rokuje na przyszłość także dla potencjalnych pracowników.